Dzień dobry, witam Was serdecznie, drogie koziorożce, w czytaniu na miesiąc październik 2024. Tarot spokojnej ścieżki, zapraszam na rozkład krzyża celtyckiego, przesłanie oraz odpowiedzi anielskie. Pokażcie proszę karty prawdziwy, szczery przekaz dla koziorożców na październik 2024 roku. Jakie energie, wydarzenia? Proszę o kolektywny przekaz dla osób spod znaku koziorożca. Zapraszam wszystkich znaku wedyjskiego, księżycowego, ascendentalnego, słonecznego. Wow! Karty lecą. Karta świata Wam wypadła. Ważny moment, etap w życiu, otwierający przed Wami nowe możliwości, ale też nowe spojrzenie na wszystko. Czas zakończeń. Królowa Mieczy, a zatem niektóre koziorożce mają w życiu przypuszczalnie taki trudny okres, gdzie no, wszystkie głowy, które miały polecieć, już poleciały i czas ruszyć w świat. Rozstanie też z pewnymi osobami, kontakty też z osobami, które są mądre, doświadczone, dają Wam sporo wiedzy. Wy możecie takimi osobami się stawać. Czas, w którym przychodzi kres pewnych spraw, dzięki temu, że sami jesteście na to gotowi. Dobrze. Patrzymy. Koziorożce w październiku. Co u Was w październiku? W październiku dobrze jest się skupić na tym, by patrzeć na swoje potrzeby, zacząć zwracać uwagę koziorożce na to, czego Wy potrzebujecie, bo możecie w życiu tracić przez to, że zaspokajacie raczej pragnienia, potrzeby otoczenia, rodziny, a nie swoje. Czas zobaczyć, czego brakuje, czas zacząć pokonywać trudności, czas zacząć tutaj pracować nad tym, co ubożeje u Was. Może też wyjść tak, że straci na wartości, na wizerunku osoba, wobec której szybko odsłonicie maski, te maski jakiejś obłudy, filtrów, przez które czarowała osoba albo udawała kogoś, kim nie jest. I w ogóle taka energia udawania kogoś, kim się nie jest, sprawia, że stracicie wiele na wartości, a Wy powinniście wierzyć w siebie. Macie w sobie potencjał. Szykuje się też może ciężka praca, żeby zdobyć lepszą po prostu pracę zawodowo. Pamiętajcie także o tym, żeby uważać na jakieś zguby, zawieruszenia, różne rzeczy takie, które sprawiają, że z dnia na dzień coraz słabsi się czujecie. Musicie przestać udawać, musicie odsłaniać może jakieś takie obłudne twarze ludzi. Może się okazać, że osoby, które pięknie się prezentowały, zostaną zdemaskowane i zauważycie, jakie są braki. Warto się jednak nie poddawać, patrzeć ku poprawie, dążyć do rozwoju i być zdeterminowanym do tego, aby naprawiać ten wizerunek, aby zadbać o swoje również potrzeby, tak jak mówiłam na początku, tak jakby czas przychodzi, by spełniać swoje marzenia, swoje życzenia, skupić się nieco na sobie i na swoim też może zdrówku, na wszystkim, co czujecie, że już jest coraz słabsze, co czujecie, że trzeba naprawić. Czas skupienia się na tym, co wartościowe i na tym, żeby zadbać o siebie, o szczegóły, o wszystko naprawdę to, co jest istotne i by patrzeć wyżej, dalej, rozwijać się, a nie ograniczać się. Nie udawać, że jest dobrze tak, jak jest. Dobrze. Koziorożce, główny temat tego miesiąca października. Dwójka kielichów. No koziorożce, piękniejszej karty na relacje międzyludzkie i współpracę oraz
pogodzenie się nie mogliście dostać. Dwójka kielichów mówi o tym, że przychodzi do was wyzwanie, by przyjąć taką pogodną i ciepłą, pogodne, ciepłe nastawienie do drugiego człowieka, szczególnie w tych sytuacjach, w których czujecie, że utraciliście troszkę właśnie na wartości, albo jakieś relacje utraciły na wartości. Warto porozmawiać, dążyć do właśnie harmonii i pojednania. Pojawia się też przed wami nowa miłość, randkowanie. Możecie poczuć też, że z kimś się mocno zaprzyjaźniliście. Dawajcie też sobie szansę na takie rozmowy w cztery oczy, w które nikt nie będzie się wtrącał. Macie także jakąś propozycję, która może do was spłynąć i czas zrozumienia, że to jest właśnie to, że w końcu scalają się pewne rzeczy. Przychodzi także czas zrozumienia własnych potrzeb emocjonalnych, zrozumienia, co jest twoją pasją, co jest twoim zamiłowaniem. Tu się pokazuje taki bliski związek z bratnią duszą także. Bratnią duszą może być właśnie przyjaciel. Niekoniecznie zbudujesz z tą osobą związek romantyczno-romansowy. Także wibracje są w harmonii, miłości, cieple, przyjaźni i takim wzajemnym przyciąganiu. Ale także mówię o spełnionej miłości, o pogodzeniu się w relacjach, zrozumieniu uczuć i emocji drugiego człowieka. Ty też to zrozumienie możesz otrzymać. Dobrze, co pomaga, co przeszkadza? Co pomaga, co przeszkadza? To, że na przykład trudno będzie przejść jakąś przemianę emocjonalną w sobie, ponieważ koło fortuny mówię o nieustannym takim ruchu, cyklu życia, więc dla wielu z was te karty raczej pokazują, że los sprowadzi na waszą drogę taką okazję, która spowoduje, że z kimś się pogodzisz, że poznasz prawdziwego przyjaciela, przyjaciółkę, że przychodzi do ciebie miłość tobie przeznaczona. Przychodzi też czas, że w relacjach międzyludzkich czasami mogą być jakieś zawirowania. Możesz poznać osobę, która jest taką osobą zwariowaną i ona chętnie tobie powie, że czasami miewa takie zawirowania w sobie, że raz jest przyjemniej z nią, a raz jest troszkę bardziej skomplikowanie. Los. Tutaj los właśnie jest tym, co przeszkadza i pomaga jednocześnie, bo los sprowadza dobre rzeczy, los sprowadza też złe rzeczy. I temu losowi możecie zawdzięczać zebrane doświadczenia. Więc warto łapać to, co jest. Starać się dostosowywać do zmiennych okoliczności. W każdej kwestii, jak zawsze mówię, w każdej kwestii, bo to kolektywne czytanie. Czy w relacjach romantycznych, czy w związkach, w których już jesteście, czy w nowych relacjach, które zainicjujecie w październiku, czy też w pracy. Łapcie okazję do tego, żeby żyć w harmonii. Żeby żyć w harmonii z sobą i z ludźmi. Wasze nastawienie. No październik, diabeł. No nastawienie w diable pokazuje tutaj mocne rozgorączkowanie. Może nieco jakąś nerwowość. No, diabeł pożąda, chce jak najwięcej. Tu jest nadmiar wszystkiego, nadmiar pragnień, pokus, tajemnic. No i też diabeł mówi o tym, że wy w tej karcie wiecie, czego chcecie, zależy wam na tym i po to sięgniecie, bo przed diabłem tak jakby nie ma granic, nie ma barier. Może też macie świadomość, drogie koziorożce, że jakaś relacja tutaj wymaga naprawy i poprawy. Może jakieś uzależnienia, czyjeś ego tu próbuje dominować. I może też ta chwiejność jakaś, że raz jest lepiej, raz jest gorzej i trzeba ciągle szukać rozwiązań i do harmonii, do tego, żeby zrównoważyć wszystko, żeby nie być takim popędliwym. Diabeł także mówi w sprawach zawodowych, że sięgam i biorę to, co chcę, jestem pomysłowy, kreatywny, idę w zgodzie z pasją i o tym też, że wiele ofert osób może kusić. I będzie trzeba zwrócić uwagę na coś takiego, że coś ktoś pięknie pokazuje, a gdzieś tam z tyłu są jakieś gwiazdki, że coś jest pięknie, ale macie świadomość może, że w relacjach,
które budujecie, jest coś takiego. Wszystko pięknie, ładnie, ale to wszystko na jakichś zasadach, że coś za coś. No zobaczymy, co dalej rozkład pokaże. Co jest tutaj w podstawie? W podstawie jest rycerz buław. No tutaj rycerz buław mówi o tym, że dzieje się, że chce się bardzo czegoś, że idą zmiany, że w ogóle trzeba wdrożyć zmianę, że nie można stać w jednym miejscu. Tutaj też pokazuje się pasja, związek, który jest naprawdę taką pokusą, propozycja, która jest wręcz nie do odrzucenia. Ja myślę, że to, co najważniejsze, to to, że muszą zaistnieć zmiany, że trzeba się ruszyć do przodu, żeby uzyskać rezultaty. Tu jest czas pasji, ognia, ambicji i też takich przygód romansowych. Tak jakbyście koziorożce mieli tutaj uzyskać taką propozycję od kogoś, romansu. Romansu, który jest jednocześnie też układem spełniającym jakieś określone oczekiwania tej drugiej strony. Zmienia się coś w waszym życiu. Naprawdę musi, widać, że tutaj macie też energię strzelca, która mówi o tym, że będzie inicjacja lub potrzeba inicjowania zmian. Co odchodzi do przeszłości? Chyba właśnie ta stagnacja, brak ogólnego ruchu, braku ruchu, chęci do ruszenia naprzód, ale jednocześnie też Rydwan mówi o tym, że na przeszłości mogło być tak, że był totalny nieporządek, bałagan, nie interweniowało się wtedy i kiedy należało lub na czas. Ciężko było pogodzić potrzeby wzajemne w partnerstwie zawodowym czy w partnerstwie osobistym, czyli związki. Brak jakiejś samokontroli, brak opanowania, a teraz trzeba przyjąć jakieś takie konkretne, zdecydowane ruchy, dokonać jakiejś zmiany. W sferze zawodowej macie bardzo korzystne karty, możliwość pójścia ze swoją pasją, możliwość porozumienia, dogadania się z kimś, osiągniecie dosłownie to, czego chcecie. W mediach kreatywności koziorożce tu mają spory bardzo potencjał. W relacjach jest tutaj taka świadomość raczej wyzwolenia się z tego, co nie jest dla was. Albo świadomość tego, że ktoś składa propozycję stricte nastawioną na układ, na cielesność, a tymczasem no nie tędy droga. Bardzo się tutaj pokazują też wyzwania. Stanę, coś takiego, że wy koziorożce staniecie w wyzwaniu podjąć się czegoś. Najbliższe dwa tygodnie. Najbliższe dwa tygodnie pokazują czas na przerwę, czas na pauzę, czas na przyjęcie postawy raczej ochronnej dla siebie, żeby przezwyciężyć jakąś trudność. Czas, kiedy pewne osoby, sytuacje będą nie do pokonania i będzie trzeba przeczekać wszystko. Wydaje mi się, że jeżeli przyjdzie wam taki moment uwikłania się w jakąś relację toksyczną, to będzie niestety jakiś zastój i będzie on spowodowany waszą własną świadomością koziorożce, że to nie jest to, że poszło coś w niewłaściwym kierunku. Pojawia się też taki czas zastoju w relacjach. Czas zastoju w pracy, może częste chorobowe, hospitalizacja, potrzeba relaksu czy odpoczynku. Moim zdaniem też tu jest potrzeba rekonwalescencji, leczenia, przemyślenia może jakichś nałogów, uzależnień, czyjejś agresji, impulsywności. Bardzo trudne te energie. Tutaj piękna karta dwójki kielichów mówiąca o samoświadomości waszej, tego, że trzeba przyjmować rozejm i podchodzić do swojego życia w sposób harmonijny. Czyli nie impulsywny, nie agresywny. Chcecie jakiegoś spokoju i pojednania z kimś. Ten czas początkowy w czwórce mieczy mówi o tym, że potrzeba troszeczkę samotności, bo coś was przytłacza. Na pewne rzeczy także
typowo urzędowe na przykład, będzie trzeba czekać. Tu nic nie przepchniecie zbyt szybko. Wszystko będzie wymagało czasu. Będzie czas właśnie spowolniony przez te pierwsze 2 tygodnie. Wasze wewnętrzne nastawienie. Pokazuję kartę świata, która wyskoczyła właśnie na początku przy tasowaniu kart. Wy potrzebujecie się ruszyć, coś zmienić zupełnie, bo chcecie jakiś etap w swoim życiu zakończyć. Chcecie mieć poczucie, że coś Wam się wreszcie udało i zacząć jakby nowe życie. Pokazuje się, że w pracy bardzo dużo może się dobrego wydarzyć. Oczywiście może być nieco inaczej niż zakładaliście, ale ta zmiana jest bardzo pozytywna. Tutaj się pokazuje chęć pracowania nad sobą, wyciąganie doświadczeń, żeby się rozwijać tutaj szczególnie zawodowo. Widzę także przyjęcie jakiegoś rozejmu i pogodzenia się z kimś, dzięki czemu wyzwolicie się z pewnych problemów i rzeczy, które się ciągną za Wami. A co niosą energie z zewnątrz dla Was, koziorożce? Bardzo pomyślny czas z energii zewnętrznych, taki czas też zakończeń. Jeśli z kimś mieliście bardzo trudną sytuację przy tym karcie diabła, czy w życiu osobistym, czy zawodowym, przychodzi czas już takiego optymizmu, szczęścia, czyli takiego po trudnym czasie przychodzi słońce i poczucie pewności już, że wszystko jest dobrze. Ktoś napawa Was ogromnym, dużym optymizmem. Wydaje mi się, że ten czas spowolnienia w czwórce mieczy był Wam bardzo potrzebny. I też może być związany z oczekiwaniem na nową pracę. Na nową pracę lub jakieś pozytywne zmiany w aktualnym miejscu. Propozycje zawodowe tutaj są bardzo mocno zaznaczone. Karta Świat i karta Słońce. Bardzo istotne energie. Wasza otwartość i gotowość na coś nowego, na zmiany w swoim życiu, duże doświadczenie, nawet przez zmianę miejsca zamieszkania może ktoś Wam zaproponować coś, na co długo czekaliście, a bardzo Wam zależało. Dobrze, nadzieje i obawy tego miesiąca. Król Buław. Nadzieje i obawy. W kwestiach zawodowych Król Buław jest bardzo korzystną, przepraszam, dla Was energią. Jest inspiracją, jest człowiekiem, który daje Wam takiego, brzydko mówiąc, no, przysłowiowego kopniaka naprzód. Zainspiruje Was i da Wam też pewne wskazówki na rozpoczęcie własnego przedsięwzięcia. To jest człowiek, który poprzez swoje osiągnięcia będzie mógł wiele pomóc Tobie lub Ty się tą osobą zainspirujesz, więc w kwestiach zawodowych też fajny człowiek może stanąć na Waszej drodze i wnieść wiele optymizmu lub Wam coś zaproponować zawodowo. Macie też nadzieję na coś własnego, albo w tym miejscu pracy, w którym jesteście, chcielibyście mieć coś do powiedzenia, wyjść naprzód, mieć coś więcej z tego życia zawodowego. Pokazują się tutaj w obawach Królu Buław bardziej takie stagnacyjne, uparte energie, złe intencje jakiegoś mężczyzny. Może ten Król Buław stanowić Waszą przeszłość, jeśli chodzi o romanse. Przeszłość, która się ciągnie za Wami, a Wy byście chcieli już mieć z tym koniec. A te karty tutaj pokazują, jeśli jesteś świadomy, koziorożcu, świadoma, że coś Cię pęta, trzyma, nie pozwala pójść Tobie naprzód, wnieś zmiany. Porozumij się sama ze sobą i uszanuj swoje emocje. Pogadaj też z tym człowiekiem i rozlicz to. Dajcie sobie czas na przemyślenie, a może wszystko pójść bardzo dobrze. I wszystko może się między Wami wyjaśnić. Zawodowo karty w tym rozkładzie pokazują ogromne szczęście, potencjał i wiele fajnych możliwości. Koniec tego miesiąca pokazuje się w Królu Kielichów. Na Waszej drodze pojawi się człowiek w Królu Kielichów, ryby, rak, skorpion, ale najpewniej to jest raczek. Osoba dojrzała i może ważna w Waszym życiu rodzinnym i będzie jej wpływ miał znaczenie u Was. Ten mężczyzna będzie potrzebował może jakiejś troski, zainteresowania, bo ma jakieś problemy. Najpewniej problemy, które są natury nałogowej, bo Król Kielichów dość często pokazuje osobę, która często ma jakieś problemy, chwiejności emocjonalne, marudności. Bywa to toksyczne, ale też może mieć kłopoty z alkoholem. Człowiek, który jest właśnie z Waszego grona najbliższych.
nieco starszy po 35 roku życia. Oczywiście dla wielu z Was, koziorożce, kobiet i mężczyzn poszukujących mężczyzny do związku, pokazuje się energia bardzo fajna w zainteresowaniu, w podobaniu się i właśnie w gotowości tej osoby do relacji. Warto tylko dać znak temu mężczyźnie, że jesteście zainteresowani. Tutaj pokazuje się też, że ten mężczyzna może być w potrzebie zaopiekowania z powodu choroby i trudności, jakie w swoim życiu ma. Może coś szło u niego źle, nie po kolei, był jakiś bałagan, jakieś trudności i będzie potrzeba, no, żeby zajrzeć do tego człowieka, pojechać do niego, zainteresować się. Natomiast wielu z Was będziecie mieć w Królu Kielichów czas zrównoważenia, dojrzewania emocjonalnego do pewnych rzeczy. Wy sami się będziecie podobać jako mężczyźni do związku i sami też spotkacie kogoś takiego na swojej drodze, gotowego do związku. Budujcie swój świat na poziomie emocjonalnym ustabilizowany, bo tutaj jest diabeł, który pożąda, jest tu nadmiar wszystkiego, to jest człowiek i jego po prostu jakieś wyrzuty sumienia lub sprawy ciągnące się, a tu z kolei jest stabilność. Osoba, która uczy się panować nad swoim światem, nad swoim życiem, szczególnie emocjonalnym. A więc to jest bardziej taka praca nad tym. Takie tutaj macie energię. I teraz wiadomość od aniołów i przodków dla Was, koziorożce. Okej. Aniołowie, przodkowie proszą o karty dla koziorożców na październik. O wiadomość proszę dla kolektywu koziorożców na październik. Wiadomość, aniołowie, przodkowie proszę o wiadomość. Dla Was strażnik kierunku przychodzi do Was. Strażnik kierunku z wiadomością. Wybierz swoją ścieżkę. Tutaj też podejmujecie decyzję o swojej ścieżce, o swojej drodze. Wszystko jest właśnie na zasadzie przemyślanej. Nie ma chaosu, chaotyczności. Panujemy nad sferą fizyczną, psychiczną. Dobrze. No i przeczytam Wam tą wiadomość od strażnika kierunku. Zapraszam serdecznie. Połącz się ze swoimi najgłębszymi pragnieniami, a następnie wybierz ścieżkę, która sprawi, że Twoje serce i dusza zaśpiewają. Twoja droga nie została ustalona raz na zawsze i aniołowie i przewodnicy niczego od Ciebie nie oczekują. Ty także nie powinieneś mieć wobec siebie oczekiwań. Możesz udać się w wielu kierunkach. Żaden z nich nie jest zły, ponieważ we wszystkich znajdziesz perfekcyjne możliwości rozwoju i nauki. I to koło fortuny też o tym mówi. Łapcie okazję i to, że zmienia się los, to każdemu może się zmienić. Życiem należy się jednak cieszyć i rozkoszować, więc jeśli wiesz, że musisz podjąć jakąś decyzję, szczególnie gdy nie czujesz się pewny, wybierz ścieżkę, o której wiesz, że pozwoli Ci jaśnieć. Dokonaj tego wyboru za pomocą serca. Zapraszam także na odpowiedź z kart anielskich. Na ten czas, jeśli koziorożce macie pytania, wylosuję dla Was trzy karty i na zasadzie wybierz kartę, wybieracie intuicyjnie odpowiedź. Pokażcie proszę karty, prawdziwy, szczery przekaz odpowiedzi. Trzy odpowiedzi dla koziorożców na ich pytania. Pierwsza odpowiedź, druga i trzecia. Pierwsza karta to odpowiedź poprawa zdrowia. Coś tu jest z tym zdrówkiem, bo w rozkładzie też było. Tu jest stanowcza odpowiedź nie, a tutaj odpowiedź tak. Wszystkiego dobrego, niech Wam się darzy, niech Wam się szczęści. Miejcie się dobrze, koziorożce. Pa, pa.